Cześć, witam gorąco. Ja nazywam się Bonkol, a to jest oczywiście The Witcher Monster Slayer, czyli Pogromca Potworów. Słuchajcie, kolejny dzień, kolejna wyprawa. Dzisiaj specjalna aura, ponieważ sprawdzimy, czy faktycznie podczas deszczu są inne potwory zespawnowane. Jestem, jak widzicie, na spacerze. Pada deszcz, na burze się nie zanosi, ale przechodzimy do tego zadania fabularnego, które nazywa się Wspólnicy. Zostawiliśmy je w poprzednim odcinku. To jest ciąg dalszy oczywiście zadania z Gargulcem. I teraz przyszliśmy w jedno z trzech miejsc, które jest nam wskazane jako zalecane. Zobaczyliśmy taką koronę i mamy informację, kamienna korona, nie będzie lekko, możemy ją podnieść, sprawdzamy co tam jest, no i jakiś upiór się chyba pojawia. W ogóle możemy to wszystko tutaj w AR-ce jakoś zrobić, ja wam jeszcze to pokażę, spróbujemy to w AR tutaj zrobić. O, jest upiór, proszę bardzo. Spróbujemy go ubić tak najszybciej jak się da, jakimiś takimi atakami szybkimi. Nie próbowałem ostatnio ćwiczyć, słuchajcie, tego, żeby to było wszystko jako perfekcyjny atak, ale mam nadzieję, że to się uda prosto. Tak, dobra, perfekcyjnie jest. Padł. Co dalej będzie? I teraz musimy iść w kolejne miejsce. Jak widzicie na mapie, będzie to mniej więcej w tym kierunku, czyli musimy iść albo jeszcze jeden dar zebrać, albo musimy iść do Gargulca. Także jeszcze po drodze sobie tutaj ubiję szybciutko Neckera zwykłego i idziemy. Okej, dostaliśmy się do drugiego miejsca, w którym jest kolejny dar. Sprawdzamy. Ten dar w ogóle można jakoś w ten sposób chyba tutaj w AR-ze zespawnować, a tutaj jest masa gołębi. Nie wiem, czy widzicie, ale faktycznie jest tutaj masa gołębi. I faktycznie zespawnował się tutaj taki cokół. Możemy kliknąć. Tu powinien być miecz, lecz ktoś musiał go wziąć. Czy to znaczy, że skarb został odnaleziony? Zobaczymy. Okej, akceptujemy i mamy już tutaj niedaleko, jak widzicie, udaj się do Króla Gargulców. Wchodzimy tutaj w interakcję z Królem Gargulców, on się może tutaj zespawnuje. O, proszę bardzo, pojawił się, jest taki wielki posąg, jest szkielet, który właśnie leży z tym sztyletem. Kamienny miecz, wezmę go, weź. Dobra, wzięliśmy go, nic się nie stało na razie. Sprawdzimy tego szkieleta. To pewnie ten nieszczęśnik, który zabrał kamienny miecz i sam zginął od cięcia mieczem, choć nie kamiennym. Siła ciosu nie pasuje do Gargulca. Okej, tutaj teraz na tą podstawę. Misa ofiarna. To tu muszę położyć dar. I można teraz tak, położyć koronę, położyć serce albo położyć miecz. Korona, serce lub miecz. No to położymy serce chyba. Kładziemy serce. Proszę bardzo. Tak. Serce to najważniejszy atrybut króla. Dobrześ wybrał. Jesteś godzien, by stanąć ze mną w szranki. Czy będziemy z nim chyba walczyć? Więc sprawdzimy za chwilę. Tak, jest. Jest walka. Okej, walczymy z nim. Super. Zrobiliśmy jeden atak zablokowany. Próbujemy szybkimi, chociaż szybkie nie. Szybkie bardzo słabo radzą sobie. Ale prawdopodobnie przegramy to. Nie wierzę, że Króla Gargulców pokonamy. Jezu, jak głośno, co jest? Król Gargulców, ktoś ty to przywołał? Jakieś tajemnicze autobusy? Dobra. Ty. Chyba nie pokonamy Króla Gargulców. Nie skupiłem się na walce. Dobra. Uwaga. A nie! Ja go muszę w końcu pokonać. Ja go muszę w końcu pokonać. Dobra. Czyli jeszcze raz podejdziemy do tematu. Weźmiemy sobie, bo ja się nie przygotowałem. Weźmiemy sobie po pierwsze miecz, weźmiemy sobie teraz wszystkie potrzebne rzeczy. No i on jest podatny na dwimeryt, bo jest istotą magiczną, tak? W końcu będziemy walczyć z jakąś istotą magiczną, bo do tej pory się nam nie udało. Okej, sprawdzimy. No znowu gołębie. On chyba jest władcą gołębi, że tyle tutaj gołębi jest. Uwaga, atak. Atakujemy. No teraz od razu lepiej idzie. Ja spróbuję zrobić bez tej bomby dwimerytowej dodatkowej, bo powinniśmy go porobić tymi mocnymi atakami. A nie, rzucimy jednak jeszcze tę bombę dwumiarytową. O, udało się. No i padł. Dobra, zobaczymy co dalej, czy on na coś jest. Gdy gargulec padł, spod ziemi wysunął się kamienny piedestał. Miny towarzyszy zrzedły na widok stojącego na nim skarbu. Okej. Stoi faktycznie elfia statuetka, choć nadgryziona zębem czasu zachowała swoje subtelne piękno. Niestety kwestia podziału skarbu nagle bardzo się skomplikowała. No właśnie, no bo mieliśmy się podzielić skarbem z tym tragarzem, z tym handlowcem, no wiecie o co chodzi.
Z tym blondynem. O, i on stoi tutaj. I faktycznie trzyma tą statuetkę. No patrzcie, tam jest osiedle, tam jest blok, a on tutaj stoi. Fajnie jest zrobiony ten AR. Myślałem, że to będzie cięższe. Czy wiedziałeś cokolwiek o tym skarbie, czy kupiłeś tę mapę zupełnie w ciemno? Pytamy się go. Jak mówiłem, sprzedał mi to solidny człowiek. Czy to w ogóle pokryje moje koszty? Czy to pokryje moje koszty, bo my teraz się martwimy o swój zarobek z tego zlecenia. Czyli co? Połowa figurki jest moja. Wybornie. No, nie ma nic fajniejszego. W Dol Tirnata rezyduje pewna uczona, która bada elfie pozostałości. Okej. Okay. Wiedźmińskich zleceń nigdy tam nie brakuje. Dobra, niech będzie, albo chce dostać swoją połowę. Dawaj tą figurkę, u niej będzie bezpieczniejsza. Dobra, dawaj. Dawaj tą figurkę. Wyciągam rękę. Dawaj. Dzięki. Przygodo, nadchodzimy. No i elegancko. Już nasz Wiedźmin mówi, że zaczyna tego żałować. No i mamy tutaj scenkę już chyba kończącą. Młodego kupca rozpierała energia, a swoje elaboraty przerywał jedynie po to, aby zaczerpnąć powietrza. Wiedźmin narzekał, że to nawet przy jedzeniu Thorsteinowi nie zamyka się jadaczka. Pogromca potworów nie był pewien, jak zniesie tą podróż. Na szczęście, na myśl o sutej zapłacie skutecznie łagodziła irytacja. Nowe trofeum dostaliśmy. Dostaliśmy zadanie ukończone 500 punktów doświadczenia oraz zdobyto bibelot Miej serce i patrzaj w serce. Generalnie możemy jeszcze szybciutko spojrzeć tutaj, czy mamy jakieś zadanie. Oraz wejdziemy w dziennik i mamy, słuchajcie, jakieś zadanie, które jest nieodkryte. Gdy sobie zobaczę tutaj w okolicy, a to okazuje się, że musimy się trochę przejść, żeby to zadanie odkryć. Patrzcie, gdzie zaszedłem. Tutaj jesteśmy nad tym stawem, który ostatnio był pokazywany na filmie. I zauważyłem, że co prawda nie utopiec, ale pojawił się tutaj mglak. Nie, to jest neker. A, no to dobra, to jak go zrobimy, słuchajcie, tutaj gdzieś na tej wodzie zespawnujemy, to okazuje się, że to będzie wodny neker. Sprawdźmy to, czy on się w ogóle pojawi, czy nie. Gdzie on jest? Gdzie on wyskoczył? O kurczę! Szuwarek! Cyk! Szybkie ataki, blok. Ogniem. I mieczem. Jedziemy go. Raz, dwa, trzy. I leżysz. Ty. I pod wodę. W międzyczasie tutaj dziewczyna zainstalowała sobie Wiedźmina i robi pierwszego questa właśnie z Gryfem. Także idziemy w to miejsce i musimy się cofnąć, bo już się cofaliśmy w kierunku samochodu, a okazuje się, że będzie tutaj robiony quest. W końcu się coś wyjaśniło. Byłem ciekaw, czy każdy ma inne potwory na mapie, czy jest to losowe. Okazuje się, że mamy dwa całkowicie inne klienty. To jest iPhone, to jest w ogóle tutaj na Androida. No i mamy tak naprawdę te same potwory pokazane, tak? Tu jest V, tutaj jest latający. Tak samo to wygląda, czyli wychodzi na to, że każdy ma to samo, ale gdy ubijemy jakiegoś potworka, ciekawe, czy on znika z mapy osoby, która obok na przykład stoi. Dobra, to teraz zrobimy test. Tutaj zawalczę teraz, to jest chyba syrena, tak? Zawalczymy z syreną, pokonamy ją szybciutko i zobaczymy, czy na drugim telefonie ona zniknie, bo ona jest w tym momencie widoczna cały czas. Więc zobaczymy, czy ona zniknie. Dobra, pokonujemy i sprawdzamy teraz tutaj na dwa telefony. Uwaga. Czyli tak, na tym telefonie po prawej ubiłem, ona tutaj znika, a na tym po lewej nadal się znajduje. A gdybyśmy jeszcze odświeżyli sobie mapę? Nie, czyli nadal się znajduje i nadal możemy podejść do walki z tą syreną. Czyli ubijanie tych potworków wzajemnie nie sprawia żadnego utrudniania sobie gry. I co, jest ta głowa konia? Jest, kliknij w nią. No, ale tutaj znowu przy drodze. A może się i leży tutaj głowa konia. No i teraz, tak jak ja robiłem, możesz sobie czytać na głos. Głowa konia, to musi być wierzchowiec Thorsteina, Jürgen, a raczej jego głowa. Ładne zwierzę, szkoda, przyjrzyjmy się mu bliżej. Thorstein to jest ten właśnie, ten sprzedawca. No i tak jak w Wiedźminie 3, o widzisz, rana sprawdza, głęboka, rany i tak dalej. Zadana długimi, no, haczykowatymi szponami. Dobra. O, no to będzie ciężko. O. On ma silne ataki, czyli od góry tak musisz. Wolne, jeden, dwa, no. Jedziesz, petardę mu rzuć. Dawaj go. Robić. Nie, szybciej musisz ataki robić, ale oj, nic się nie przejmuj.
I on teraz tutaj ci powie, że jesteś ogólnie frajerem, że ci nie wyszło. Tu ci wytłumaczę, bo przed chwilą kliknęłaś auto uzupełnianie. Patrz, jak jest walka. I teraz generalnie przede wszystkim zawsze czytaj, tutaj masz na co są podatni, czyli na szybkie ataki, więc wiesz, żeby wtedy silnymi nie atakować. Na miecz stalowy oraz na obrażenia kinetyczne. W tym momencie nie masz znaku kinetycznego, tylko masz ten jeden igni. No i generalnie musisz wziąć miecz stalowy, to po pierwsze. I nie zawsze tutaj klikaj auto uzupełnianie, bo wtedy automatycznie swojego ekwipunku ci da eliksiry, petardy i oleje, a jeżeli ich nie masz, to nawet zapyta cię, czy chcesz kupić w sklepie. Natomiast ona jest na tyle łatwa, że spokojnie po prostu bez żadnych dodatków możesz przejść do tej walki. Ale one wtedy się wyużywają? Nie. Tak, bo to jest jednorazowo i jeżeli użyjesz tej... Ale jeżeli użyję, ale to przecież tylko sobie uzupełniam. Ale... Na wszelki. Ale tak, tylko że na... Nie, bo tam nałożyłaś, wypiłaś eliksir i nałożyłaś olej na miecz. Aha. Więc wtedy to tylko i wyłącznie działa na jedną walkę. Więc jeżeli jest taka łatwa, którą wystarczy nawet bez patrzenia lewo-prawo tym palcem po ekranie robić, no to nie ma sensu. Dobra, krabopająk z jedną czachą. Dawaj. Robisz go na ER. Dobra, silne ataki były, nie? Czy jakie były? Dobra, rzucaj tą petardę, rzucaj petardę. No, ciężki, co? Igni, zrób. I od razu petardy na dole. Petardy na dole, cyk. I jeszcze, atakuj. No, proszę bardzo. Easy. No, nie wiem, czy takie easy. Miałaś wspomagacze. Nie ma potworów. Możemy kończyć, słuchajcie. Dzisiejszy odcinek nie był zbyt długi. Nie było zbyt dużo polowania. W każdym razie, obserwując, co się tutaj dzieje wokół, powiem szczerze, że jest bardzo dużo potworów, na które jeżeli nie teraz, to pójdę, wybiorę się pod wieczór. Dodatkowo jeszcze robię takie fajne przygotowania pod kolejny odcinek, bo wam się spodobał, chociaż nie miał najwięcej wyświetleń. Odcinek nocny. Tym razem uzbroję się jeszcze w jakąś lampę, żebyście więcej trochę widzieli niż tylko mnie i ekran. Przygotowuję się przede wszystkim pod względem eliksirów. Chcę wyprodukować bardzo dużo eliksirów na jakieś upiory, na wampiry, czyli typowo takie nocne jakieś monstra. No i wtedy nagram, mam nadzieję, fajny odcinek, który wam się spodoba. Jeżeli macie jakieś fajne protipy, jeżeli macie nawet pytania, to możecie nie tylko pod komentarzami tutaj dyskutować w komentarzach, ale możecie wejść także na grupę facebookową, czyli Mocarze Bonkola i na mojego fanpage'a. Zachęcam do tego, dajcie też lajka pod filmem, oczywiście niech on idzie dalej i jeszcze w opisie, oprócz miejsc takich jak Twitch, czy Facebook, czy Instagram, możecie wejść na G2, czyli sklep z fajnymi przecenami i grami, nie tylko planszowymi, ale także cyfrowymi. No. Koniec.